witam się z Wami we wtorek po intensywnym weekendzie. Wczoraj nic nie nagrałam, wczoraj był w ogóle bardzo regeneracyjny dzień. Wczoraj dopiero wróciliśmy od Piotrowskich. Matylda, zawiąż buty. Wróciliśmy od Piotrowskich. No sporo się działo przez ten weekend, ale nie było za bardzo... Znaczy coś tam nagrałam, to pewnie widzieliście już, ale no wiecie, jak jest się w takim towarzystwie, to tam nie zawsze jest okazja, żeby ponagrywać. To, co się udało, to widzieliście. To, co się udało nagrać. Teraz sobie spacerujemy po Sopocie. Paweł pojechał się tam zajmować. Pogoda jest dzisiaj naprawdę słaba. Proszę, idźcie przodem przez chwilę. Co chwilę pada deszcz, jest ze śniegiem, jest mokro, wieje. Brzydko jest generalnie. Ale idziemy przynajmniej zrobić krótki spacer. Klara, przejdź na drugą stronę. Przejdź na drugą stronę. Za chwilę dam Ci rękę. Przejdź na drugą stronę. Przejdź na drugą stronę, proszę. Idziemy na krótki spacer, jak mówiłam przed chwilą. Mam dosyć już, naprawdę. Mam dosyć. To jest dopiero nawet nie połowa drugiego tygodnia i ja mam już potem. Ale nie wiem. Mam wrażenie, że jak byli młodsi, to miałam więcej cierpliwości, a ostatniego razu mam dość. A wiecie, czego najbardziej mam dość? Kłótni, wrzasków, afer o wszystko po prostu. Zaczepiania się wzajemnie. Nie do zniesienia. Ale dobra, idziemy dalej. Mam nadzieję, że dojdziemy nad morze, bo będziemy tam chwilę, bardzo nie zmokniemy. A w międzyczasie... Nie szuraj, Klara! A w międzyczasie Paweł zdąży wrócić. To blisko. Co jest blisko? Do strumyka. Do mostków to trochę bez sensu. Do strumyka chyba, tak? Okej. Okay. Ja i mama, nagraj to. Te kluki tak... Tutaj idziemy, Władek, prawo. Nie powiem, żeby było miło, bo jest bardzo wiecznie zimno przede wszystkim. Poczekaj, Władziu, wolniej! Poczekaj chwilę. Chcesz rękawiczki, Władek? To wrzuć jeszcze jeden, rzuć! Jeszcze... Czekam na ciebie, rzuć! Chodź, awanturnico. No to szukaj następnego, przestań się obrażać. Słucham? Mama, obok! Co? Flagi? No nie lusa się. Nie lusa się. Chodź. O, tęcza jest, widzicie? Jaka ładna? No przyjrzyj się, Klara ci pokaże, albo Matylda. Ale ładna. Rybitwy zobaczyły, że dzieci idą z bułką, ale bułką nie po to, żeby je karmić, tylko żeby zjeść. I zobaczcie, jak nas odprowadzają. No nic, po prostu idą za nami, bo myślą, że te bułki są dla nich. A nie są. Idziemy. Teraz jest prawdziwy jodowany spacer. Dojodowujący, może tak. Jesteśmy nad całym morzem, plaża pięknie uwita cały czas. Można chodzić. Trochę wieje niestety, no ale mam nadzieję, że z 10-15 minut na tej plaży pobędziemy. Chodźcie. I tęcza nieustannie na niebie jest. Klara, co ty? No chodź. Bałwana ze śniegu będą robić. Tęcza się już chowa. Trafiliśmy w idealnym momencie.
będą wyścigi. Tam jest meta? Okej, okay, to chodźcie tu na start. Matyla, zrób tu jeszcze linię startu. Władziu, ścigasz się? No powiedziałabym, że taka mała uczciwa. Poczekaj chwilę, poczekaj. Też lubiłem metę. Okej, okay, tu będzie start. Władek, stawaj na starcie. Czekajcie. A nie było startu, wracaj. No wracaj, bo czekamy. Gotowi? Do startu? Start! Ten jak zwykle pierwszy. No dalej jest meta! Zmierzamy do budek z rybami. Tutaj tuż obok baru przystań. Tuż obok tych kutrów. Zresztą co logiczne chyba. Musimy najpierw wypłacić kasę, bo tam się nie da niestety płacić kartą. Na szczęście przy barze przystań jest właśnie bankomat. Idzie ojciec. Po metamorfozie. Co? Ojciec po metamorfozie. No. Chodźcie.